Witam Państwa, Mateusz Godek, to jest temat dnia. Dziś moim Państwa gościem jest minister ochrony środowiska, profesor Jan Szyszko. Witam Panie Ministrze. Witam serdecznie, szczęść Boże. Panie Ministrze, nie żałuje Pan decyzji o podjęciu wycinki tak zwanej drzew w Puszczy Białowieskiej? A kto Panu redaktorowi powiedział, że ja podjąłem decyzję odnośnie wycinki drzew? No bo tak, to jest oczywiście duży skrót, myślę, zgadza się. To jest jedna rzecz, którą spotykam w różnych środkach społecznego przekazu, tych mainstreamowych, ale to jest rzeczywiście całkowicie pomylenie pojęć. Na terenie Puszczy Białowieskiej obszar Natura 2000, a Puszcza Białowieska obejmuje obszar Parku Narodowego, to jest około 10 tysięcy hektarów i ponad 50 tysięcy hektarów obejmują trzy nadleśnictwa gospodarcze. Nadleśnictwo Browsk, Nadleśnictwo Białowieża i Nadleśnictwo Hajnówka. I w tych trzech nadleśnictwach prowadzi się normalne prace gospodarcze, a równocześnie dzięki temu, że prowadziło się tak świetnie te prace gospodarcze, ten obszar został włączony do sieci Natura 2000, czyli do obszaru ważnego z punktu widzenia Unii Europejskiej. Tam są dwie dyrektywy, dyrektywa ptasia i dyrektywa habitatowa. I te dwie dyrektywy wymagają działań ochronnych. Działań ochronnych takich, aby zachować to, co zostało wpisane do sieci Natura 2000 w roku 2007. A w roku 2007 cały ten obszar został objęty właśnie siecią Natura 2000 i tam jest pewna struktura siedlisk, czyli ponad 60% to są siedliska grądowe, które są ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej. Inne siedliska również ważne, coraz ich mniej. I z tym związane są określone gatunki. I tam prowadzi się działania, które mają zabezpieczyć tą strukturę występowania, a ta struktura występowania wynikała z historii użytkowania. A więc taka historia użytkowania i takie użytkowanie, które stworzyło tą strukturę występujących siedlisk i gatunków trzeba zachować, w związku z tym trzeba prowadzić również i działania gospodarcze, a więc działania ochronne dla Natury 2000 i w ramach tych działań sadzi się las, wycina się las. Jak pan wycina las, to pan zachowuje te gatunki, które występują na terenach otwartych. Taki gatunek, który jest wpisany również właśnie w tą strukturę występujących gatunków, takim gatunkiem jest chociażby skowronek borowy. No i skowronek borowy tylko i wyłącznie występuje tam, gdzie jest las z młodym drzewostanem albo z wyciętym drzewostanem. To samo jest z drugim gatunkiem niezwykle ważnego ptaka, jaki się nazywa lelek kozoduj. I też, żeby on występował, to musi mieć leśną przestrzeń otwartą. A więc to musi oznacza, pan również i w ramach tych działań ochronnych niejako człowiek musi na przykład wyciąć jakąś część lasu, aby inne gatunki zwierząt mogły przetrwać, tak. Panie redaktorze, jeszcze raz powiem, znaczy ten obszar został włączony do sieci Natura 2000 ze względu na występujące siedliska i gatunki. I gatunki są takie, które wymagają tylko i wyłącznie starych drzewostanów. Są gatunki takie, również i ptaków, które wymagają tylko i wyłącznie młodych drzewostanów albo terenów otwartych. I są gatunki takie, które wymagają jednego i drugiego. Na przykład gnieżdżą się w starych drzewostanach, a polują na terenach otwartych. No i w związku z tym ten układ przestrzenny trzeba zachować. O ile pan nie będzie kosił trawy na łąkach śródleśnych, to nie będzie pan miał gatunków, które występują na łąkach śródleśnych. To jest jasne. Tam jeszcze nie widziałem i nikt nie widział, że bocian biały, który również jest wpisany w strukturę występujących gatunków na terenie Puszczy Białowieskiej. Puszczy Białowieskiej, jeszcze raz mówię, obejmującej Park Narodowy i Trzy Nadleśnictwa. Właśnie, bo tu może dla widzów warto rozróżnić, bo w przekazie medialnym często jest to uproszczane. Mówimy o Puszczy Białowieskiej, w ramach której 1/6 mniej więcej terenu to jest Park Narodowy. Park Narodowy jest objęty ochroną i tam nie ma prowadzonych żadnych działań związanych z wycinaniem drzew. Natomiast w pozostałej części tam również są prowadzone działania i były prowadzone działania, które zapewniają trwałość występujących gatunków. Ale działania związane z wycinaniem drzew, bo... Rana, o ile w Parku Narodowym na przykład są storczyki, które wymagają tego, żeby była łąka, no to niestety tą łąkę trzeba kosić i nie pozwolić, żeby ta łąka zarosła lasem. Ale kosić łąkę, a nie wycinać drzewa, tak? No, ale jak się pojawi tam drzewo na tej łące, też trzeba go wyciąć. Ale to mówimy o takim małym drzewku, które dopiero zaczyna rosnąć, tak? No panie redaktorze, wszystko jedno, obojętnie co mówimy, prawda, to w ten sposób działamy. I rzeczywiście Park Narodowy jest poddany procesom naturalnej sukcesji i to się zmieni.
zmienia i to jest swego rodzaju rekord świata. Od 60 lat obserwujemy, co się dzieje w Parku Narodowym, gdy go całkowicie jak gdyby chronimy w tym układzie biernym. Czyli nie reagujemy specjalnie mocno, chociaż tam reakcja była jeszcze nie tak dawno. Pozyskiwano mniej więcej 1,5 m3 drewna z hektara po to, żeby wyprowadzić odpowiednie drzewostany, są charakterystyczne dla Puszczy Białowieskiej. Ale również tam obserwujemy i niech pan zauważy, ten Park Narodowy od 60 paru lat jest taki poddany ochronie, powiedzmy, biernej. I co tam się dzieje? No tam obserwujemy procesy zmian i tam już nie występują te gatunki, które występują na terenach otwartych. Nie występują również te gatunki, które muszą występować na terenach otwartych i leśnych. Takim gatunkiem chociażby jest orlik krzykliwy, który do Polski przylatuje. Niezwykle rzadki gatunek, który gnieździ się na starych drzewach. Tak go Pan Bóg stworzył, ale poluje na terenach otwartych. Więc w związku z tym, o ile ma Pan sam Park Narodowy, który ma tylko i wyłącznie drzewostany, to on co najwyżej może się tam gnieździć. O ile ma za daleko do tego, żeby zacząć polować na terenach otwartych, po prostu się wynosi. I co my obserwujemy w Parku Narodowym? W Parku Narodowym obserwujemy uproszczenie struktury występujących gatunków, ubożenie tej bioróżnorodności. Pozostają gatunki tylko i wyłącznie związane ze starymi drzewostanami, a te gatunki, które związane z młodszymi drzewostanami, z tym układem krajobrazowym, oczywiście giną. Dlaczego? Dlatego, że jedną rzecz jeszcze trzeba zwrócić uwagę. A mogę tu powiedzieć, to rzeczywiście Puszcza Białowieska, obejmująca Park Narodowy i trzy nadleśnictwa gospodarcze, to unikat w skali światowej, dlatego, że posiada niezwykle wielkie bogactwo gatunkowe. Skąd ono się bierze? Ono się bierze z tego powodu, że z jednej strony człowiek użytkuje i stwarza właśnie te tereny otwarte, z drugiej strony ma te drzewostany bardzo stare i wszystkim tym steruje. Czy przyroda potrafi to samo zrobić? Owszem, potrafi to samo zrobić za pomocą pożarów. Tamtym czynnikiem, który stabilizuje tą bioróżnorodność, są pożary. Ale żeby taka bioróżnorodność występowała tam, gdzie przyroda jest pozostawiana sama sobie, to trzeba mieć miliony hektarów. I takie warunki występują na przykład na Syberii. Tam się drzewostany palą rok, nieraz dwa, nieraz jeszcze więcej. I to stwarza możliwość występowania tych gatunków, które są właśnie charakterystyczne dla terenów otwartych. Albo też tym gatunkom, które muszą mieć tereny otwarte po to, żeby żerować. I tereny, powiedzmy, leśne, żeby gniazdować. Musimy o tym pamiętać. Puszcza Białowieska w tym układzie Parku Narodowego i trzech nadleśnictw gospodarczych to wielkie dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze miejscowej ludności, miejscowego leśnictwa, czyli to polskiego leśnictwa i polskiej panie szkoły ochrony przyrody. Tak duża reakcja chociażby Komisji Europejskiej. No i przecież w mediach, jak czytamy, no, dużo też sprzeciwu wobec tego, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej. To znaczy, że wszyscy są w błędzie, ci, którzy krytykują te działania. Panie redaktorze, ja bym powiedział, nie wszyscy są w błędzie, tylko wszyscy są dezinformowani. Bo o tym, co tu mówimy... Komisja Europejska też, tak? Komisja Europejska też jest dezinformowana i niektórych rzeczy nie rozumie. Mamy świetne prawo. To jest Natura 2000. Natura 2000 mówi, wyznaczamy obszary i na tych obszarach występują gatunki, które są ważne dla Unii Europejskiej i występują siedliska. I te gatunki i te siedliska mają trwać. No i w jaki sposób mają trwać te gatunki, takie jak powiedziałem, skowronek borowy? No niech pan spróbuje skowronka borowego znaleźć w głębokich, cienistych lasach. Po prostu nie ma. On musi występować na terenach leśnych, ale z młodymi drzewostanami. No to już teraz przejdźmy do bardzo prostych rzeczy, bo przypuszczam, że każdy wie. Pan zna grzyby, prawda? Maślaki zna pan. No czy pan kiedykolwiek chodzi na maślaki do głębik, cienistych drzewostanów sierkowych, dębowych, sosnowych? Nie. Pan chodzi po maślaki na uprawy sosnowe, do młodników sosnowych, bo one tam występują. Każde gatunki są związane z pewnymi siedliskami, które się oczywiście zmieniają wraz z czasem i o tym trzeba pamiętać i to jest sens Natury 2000. Myśmy się zobowiązali do tego, że takie gatunki i takie siedliska mają występować. O ile by zaczęły nam ginąć te siedliska, to natychmiast również i pan może podać nas do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, powiedzieć, minister zniszczył występowanie skowronka borowego. Nie ma go, zalesił, pozostawił sary drzewostany. To nie jest tak, panie ministrze, że ta sprawa to jest trochę taki konflikt tragiczny. Z jednej strony, gdyby nie podjęto jakichkolwiek działań, no właśnie Komisja Europejska albo inne organy mogłyby Polskę pozwać, że nie działa, aby bronić właśnie tego obszaru natury, a z drugiej strony, kiedy podjęto te działania, no to też atakuje się, że nie są one adekwatne. Jest cały szereg nieporozumień, muszę powiedzieć. Te nieporozumienia wyjaśniamy na szczeblu Unii Europejskiej, dlatego żeśmy uruchomili pełen monitoring, czyli pełną inwentaryzację Puszczy Białowieskiej, obejmującej zarówno
zarówno Park Narodowy, jak trzy nadleśnictwa gospodarcze i równocześnie po tym monitoringu, który został zrobiony, czyli dokładna inwentaryzacja stanu posiadania pod względem historycznym, pod względem glebowym, pod względem występujących gatunków, Lasy Państwowe, no, w roku 2016 poświęciło na to ponad 5 milionów złotych, zatrudniło ponad 200 specjalistów, właśnie począwszy od archeologów, kończąc na specjalistów do poszczególnych gatunków. Zrobiona została mapa występujących gatunków na 1400 założonych schematycznie powierzchniach badawczych w układzie schematycznym równomiernym. I mamy Park Narodowy, gdzie działa Park Narodowy i te trzy nadleśnictwa gospodarcze, ale 1/3 tych nadleśnictw gospodarczych powiedzieliśmy, dobrze, robimy obiekt doświadczalny dla wszystkich tych, którzy protestują w stosunku do Puszczy Białowieskiej i pokazujemy, nic nie będziemy robili, ale na 2/3 zaczynamy chronić zgodnie z tym, co występowało poprzednio. Jest obiekt doświadczalny, badania naukowe, porównujemy. Proszę sobie wyobrazić, że to również do tych, którzy uważają, że Puszcza Białowieska powinna być całkowicie zabrana spod ręki człowieka, bo uważają, że to jest nietknięte ręką człowieka, te drzewostany, bo one są tak piękne, były, prawda? W związku z tym tam człowieka trzeba jakby wyeliminować. Więc żeśmy zrobili tego rodzaju doświadczenie i to doświadczenie również się nie podoba tym malkontentom. Nie może być nawet dowodów tego, prawda, że cokolwiek ginie. Gdybyśmy nie zareagowali, ja od razu powiem, gdybyśmy nie zareagowali na to, co się stało, a stało się coś niezwykle tragicznego, dlatego że zmieniono sposób zagospodarowania, który występował w Puszczy Białowieskiej od dziesiątek lat na tych trzech terenach gospodarczych. Zmniejszono pozyskanie tego drewna. Te drzewostany, które były sadzone, doszły do wieku starczego, zaczęły chorować. Jak jest ktoś mało odporny, no, wywołuje się epidemię. Wywołano epidemię kornika drukarza. Zginęło nam w tej chwili 7 tysięcy hektarów drzewostanów. I na tych drzewostanach, które były drzewostany i gatunki związane z tymi drzewostanami, pojawiła się albo woda, w zależności od poziomu wód gruntowych, bo ta pompa przestała działać, albo powstały zespoły trawiaste. W jednym i w drugim miejscu nie ma tych gatunków, które tam występowały. No więc gdybyśmy nie zareagowali w odpowiedni sposób i nie poinformowali Komisji Europejskiej, to by nas również i Pan mógł w tej chwili oskarżyć i powiedzieć, Panie, ale tam, gdzie były kiedyś przepiękne drzewa z dziuplasty i były dzięcioły, w tej chwili te drzewa się przewróciły, dziupli nie ma, jest woda i dzięcioł nie występuje. Czyli bylibyśmy przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Podobnie było z Rospudą. Niech Pan pamięta ten wielki krzyk Rospuda, ta przepiękna Dolina Rospudy, nietknięta ręką człowieka, chronić przed człowiekiem. No i stało się tak. Wyeliminowano stamtąd człowieka. Niech teraz ktoś pojedzie i popatrzy, gdzie jest ten miodokwiat, który tam występował, ten storczyk. Prawda, po prostu go nie ma. Te łąki zarosły, zmieniły swój charakter. Zmieniła się fauna, zmieniła się flora. Człowiek też to spowodował, czyli są błędy i są winni, którzy to spowodowali. I ta sprawa jest u prokuratora, bo w tej chwili badamy tą sprawę. Podobnie jak sprawa, mogę powiedzieć również, zmniejszenia pozyskania w Puszczy Białowieskiej, bo tym wywołano gradację kornika drukarza, również znajduje się u prokuratora. Obecnie na arenie międzynarodowej Komisja Europejska złożyła wniosek o nałożenie kar dla Polski. Jak obecnie odpowiedź Ministerstwa Ochrony Środowiska? Panie redaktorze, no to był jeden z większych skandali, od razu chcę powiedzieć, dlatego że komisja nie nałożyła żadnych kar. Od tego trzeba zacząć, a tego rodzaju informacje się pojawiają. Złożyła wniosek. Natomiast jak stanęliśmy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości 11 września tego roku, stanęliśmy o zaprzestanie tak zwanych działań, czyli tak jak pan powiedział, również i wycinki drzew, z wyjątkiem takiej wycinki, która dąży do zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego. Czyli żeby człowiek nie został zabity, żeby coś się nie stało, żeby pożar nie wystąpił. No. I my żeśmy odpowiedzieli, że tak, rzeczywiście dziękujemy bardzo, prowadzimy tylko i wyłącznie działania ochronne, zapewniające również bezpieczeństwo publiczne na terenie trzech nadleśnictw gospodarczych, gdzie ludzie chodzą po lesie, bo ma pan prawo w tych lasach gospodarczych wejść na grzyby, zwiedzać, oglądać ptaki. Przecież lasy są dostępne gospodarcze dla działalności człowieka, ale tamte działania prowadzimy. I wtedy co się stało? My żeśmy to pokazali na rozprawie i wtedy wiceprzewodniczący Trybunału, czyli sędzia bezstronny,
prawda? Gdy Komisja Europejska powiedziała, no tak, ale musimy tutaj doprecyzować, co to są te działania zapewniające bezpieczeństwo publiczne, to wtedy sędzia zamienił się w prokuratora i powiedział Komisji Europejskiej, ale ja wam proponuję, żebyście już nie żądali tego, żeby oni zaprzestali, tylko po prostu, żeby ich ukarać. Gdybyście się powołali na paragraf odpowiedni i sformułujcie taki wniosek, to ja od razu ich wezmę i tu ukarzę. No panie redaktorze, no tego rodzaju jeszcze skandalu nie widziałem w układach prawniczych na całym świecie. Żeby sędzia zamieniał się w oskarżyciela w pewnym sensie i sugerował skoro jest skarżyciel, co ona ma zrobić, żeby on mógł ewentualnie ukarać, mimo że on takiego prawa nie ma, bo to był swego rodzaju precedens. Chociaż muszę powiedzieć, że w tym precedensie byłby pewien sens, dlatego że filozofia prawa Unii Europejskiej polega na stosowaniu swego rodzaju precedensów. O ile raz postanowiono i udowodniono i wygrano proces, że marchewka jest owocem, to znaczy, że w drugim miejscu, powiedzmy, pomidor może być również owocem, a ślimak może być rybą i coś w tym rodzaju. Tego rodzaju incydenty rzeczywiście w Unii Europejskiej występują. Ale tu nie bójmy się, jesteśmy naprawdę w dobrym kontakcie z Komisją Europejską, z Unią Europejską. Myślę, że ta sprawa zakończy się wyjaśnieniem. Panie ministrze, na koniec zmieniamy tylko temat. Siedzimy na geotermalnym piecu, wystarczy się do niego podłączyć. Czy to nowy rozdział w historii Polski, kiedy będziemy mogli ogrzewać nasze domy z ciepła? Widzi pan, panie redaktorze, i tego rodzaju, no, moje proste sformułowanie, którego wczoraj rzeczywiście użyłem, zrobiło karierę i furorę, dlatego że program geotermii był, był kluczowym programem za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007, prawda? To my żeśmy wtedy ten program głosili i uważamy, że geotermia jest ogromną szansą. Dlaczego? Dlatego, że polskie zasoby geotermalne, które znajdują się na głębokości od 2 do 3 kilometrów w głębi ziemi, prawda? Tam mamy wody gorące, to ciepło zgromadzone, ta energia cieplna wielokrotnie przewyższa potrzeby Polski. W związku z tym, niech pan zauważy, tylko i wyłącznie wystarczy się podłączyć do tego pieca, bo to jest piec, można powiedzieć. No, ma pan wodę gorącą na głębokości 3 kilometrów czy 2 kilometrów, no więc trzeba wykonać otwór, czyli założyć rurę i zacząć z tego ciepła korzystać. I pan ma niezwykle stabilne ciepło, to jest odnawialne źródło energii, niezwykle stabilne ciepło, obojętnie czy jest zima, czy jest wiosna, czy jest lato, zawsze ta woda jest. Może pan ją odkręcić kurek, prawda, i pozyskiwać, i zakręcić. Czy jest noc, czy wiatr wieje, czy deszcz pada, cały czas może pan z niej korzystać i zamknąć, zmagazynowana jest w tym określonym miejscu. I równocześnie jest bardzo mała, ja bym powiedział, no taka interweniująca w układy przyrodnicze. Przecież to nie są te wielkie wiatraki, które kręcą się na powierzchni ziemi, które denerwują ludzi, no myślę również, że i ptaki, bo przecież prawo Unii Europejskiej jest takie, żeby nie stresować ptaków, prawda? Więc ja dlatego w Puszczy Białowieskiej nie mogę stresować ptaków, również i owadów, a te wiatraki sobie spokojnie działają, prawda? A więc ta instalacja jest niezwykle mała, wydajność jest ogromna, nie daje emisji dwutlenku węgla, nie daje emisji pyłów, mamy problemy z jakością powietrza, więc proszę mi powiedzieć, dlaczego żeśmy tego nie stosowali? A geotermia, po pierwsze, tańsza. Co jest problemem? No to krótka odpowiedź, dlaczego tak długo żeśmy czekali, aby zacząć z tego stosować? No to trzeba się, trzeba się spytać poprzednich rządów, Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dlaczego oni inwestowali w wiatraki, mimo że to nie jest polska technologia, a zupełnie całkowicie zablokowali geotermię? O skandal koło geotermii toruńskiej. Niech pan zauważy, geotermia toruńska potencjalnie, maksymalnie z jednego otworu wydobywczego można pozyskać 1300 ton wody o temperaturze powyżej 60 stopni na godzinę. Pan sobie wyobraża, jaka to jest ilość ciepła, ile trzeba by zużyć energii, żeby podgrzać tyle, taką ilość wody na godzinę do takiej temperatury. No skoro trzeba podgrzać, to można tą wodę, to ciepło również wykorzystać. I problemem głównie geotermii jest to, że trzeba mieć odbiorcę, bo rzeczywiście podłączenie się do tego pieca z tą gorącą wodą na tej głębokości kosztuje. To są kilkanaście milionów złotych. To trzeba zainwestować. I oczywiście to się nie opłaca do jednego domu. No, 1300 metrów sześciennych do jednego domu, no wie pan, troszeczkę za dużo. Trzeba mieć odbiorcę. A z tym odbiorcą w tej chwili, z tego co wiem, w Toruniu już jest nie najlepiej. No z tego się troszeczkę sprawa prostuje. Dlaczego? Dlatego, że odbiorca został opanowany przez inne firmy, które dostarczają ciepło na bazie ropy, gazu, węgla kamiennego, podpisane długie umowy, długoterminowe umowy i nie ma odbiorcy.
A to korzystanie z węgla, no to jest oczywiście smog, to jest zanieczyszczenie powietrza, to są sprawy związane z różnymi alergiami i tak dalej, prawda? Więc geotermia jest ogromną szansą. Polskie zasoby geotermalne są unikatowe w skali świata. Na tak małym terenie mamy tak ogromne zasoby geotermalne. Niech pan popatrzy na naszych sąsiadów z zachodu, no za Odry, oni mają gorsze możliwości geotermalne, a geotermia jest priorytetem. Bardzo dziękuję. Profesor Jan Szyszko, minister ochrony środowiska, był naszym gościem. Dziękuję panu za przybycie do naszego studia. Bogiem. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam jak zawsze do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. Do zobaczenia.